Julia Łata, witam serdecznie. Czas na gościa Radia Jarta. Ze mną w studiu jest Michał Heller, artysta, fotografik. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie. Zajmujesz się między innymi, bo wiem, że zajmujesz się wieloma rzeczami, ale jesteś fotografem w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Bardzo mnie ciekawi to, czy fotografia teatru i muzyki, fotografia spektakli, myślę, że nie jest łatwa. Na czym polega jej największa trudność? Dosyć ogólnie to określiłaś i żeby nie zajmować czasu ani Państwu, ani Tobie, skupię się tylko i wyłącznie na tym, co wszystkim z operą kojarzy się tak chyba na pierwszą myśl, czyli skupię się na spektaklach. Moim zdaniem to wszystko zależy od tego, jaką filozofię ma fotograf, jakie credo sobie postawił. Moim credo na pewno jest to, by podejść do fotosu z przedstawienia jak do fotoreportażu, żeby podejść do tej no na pewno wykreowanej rzeczywistości w taki przewrotny sposób, żeby nie traktować tego wszystkiego, co dzieje się na scenie, tak jak byłoby to udawane i wymyślone przez kogoś, tylko tak jak byłaby to namiastka prawdziwego życia. Krótko mówiąc, staram się fotografować z etosem fotoreportera, a nie fotosisty. I to ułatwia kilka spraw. Po pierwsze i najważniejsze, takie podejście do sprawy od razu sprawia, że fotograf musi podejść z szacunkiem do tego, co wymyślił reżyser, co jest na scenie i musi uszanować pracę swoich kolegów, no bo w końcu ona jest niezmiernie istotna. A po drugie, chyba wtedy łatwiej jest poczuć taką prawdziwą emocję. Prawdziwą emocję, która płynie ze sceny w kierunku widowni i po którą wszyscy przychodzą do teatru albo do opery. Po trzecie, wtedy, kiedy podejdziemy w sposób bardzo szczery i trochę dokumentalny do tego, co dzieje się na scenie, o wiele łatwiej jest chyba zrobić takie zdjęcia teatralne, jakie chce dyrektor każdego teatru. Czyli takie zdjęcia, które sprawią, że osoba, która je obejrzy, pójdzie do kasy, ustawi się do kolejki i kupi bilet. Uprzedziłeś moje kolejne pytanie właśnie o to, że właśnie zdjęcia, które wykonujesz, no przekonają być może niektórych do tego, by wybrali się na taki spektakl, ale też myślę, że uchwycenie aktorów w ruchu też jest trudne, prawda? To, żeby oni też korzystnie wyszli na tych zdjęciach, żeby było widać ich mimikę twarzy, jak to wygląda? To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza do fotografa, który zajmuje się teatrem muzycznym albo teatrem wielkim, tak jak ja. No bo w końcu wszystkie osoby, które fotografujemy w teatrze muzycznym, na scenie, to są osoby, które nie zachowują się jak aktorzy dramatyczni. Nie mówią kwestii, tylko śpiewają. A w momencie śpiewania człowiek wygląda, niech użyję słowa, nieprzystojnie. I z całą pewnością nikt nie chce mieć zdjęć, które wyglądają jak dokument pracy laryngologa. I tutaj chyba taka duża trudność techniczna, bo trzeba fotografować aktorów śpiewających, którzy wyglądają tak, jakby nie śpiewali, tylko jakby mówili. Dlatego czasami trzeba zrobić bardzo dużo zdjęć. Oprócz tego, że jesteś fotografem w Operze i Filharmonii Podlaskiej, realizujesz też projekty komercyjne, ale także wykonujesz portrety. Jestem ciekawa, w którym z tych obszarów czujesz się najlepiej, który jest tobie najbliższy? Zdecydowanie moja droga twórcza potoczyła się w ten sposób, z czego zresztą jestem bardzo zadowolony i po części dumny, że moim podstawowym tematem, który łączy te wszystkie światy, w których się obracam, a pracuję komercyjnie, jak powiedziałaś, pracuję jako fotoreporter w operze, pracuję też jako fotosista, te wszystkie tematy spina jedno. Człowiek, który jednocześnie z mojego punktu widzenia jest najważniejszym tematem fotografii, ale z drugiej strony w ogóle w historii fotografii chyba jest tematem najbardziej frapującym, bo na samym początku istnienia fotografii ludzie już próbowali fotografować siebie nawzajem. Może to ze względu na taki narcyzm, który jest cechą naszego gatunku, a może ze względu na to, że rzeczywiście wszyscy dla siebie nawzajem jesteśmy takimi otwartymi księgami, w których chcemy czytać. A więc najważniejszym tematem, w którym czuję się najlepiej, na pewno jest fotografia człowieka. Jesteś fotografem bardzo przestronnym, też na pewno masz bardzo duże doświadczenie. Ja jestem ciekawa twojego ostatniego projektu. Wiem, że to było coś wyjątkowego. Przybliżysz naszym słuchaczom, czego dotyczył? Tak, to był projekt zrealizowany dzięki miastu Białystok i dzięki UNICEF-owi. Nazywał się Spilno. I to był wyjątkowy projekt dla mnie i dla naszej firmy, którą mam wielką przyjemność prowadzić z moją żoną Kasią. Dlatego, że po pierwsze kaliber samych zdjęć był bardzo duży i bardzo trudny, a po drugie de facto to nie było tylko i wyłącznie fotografia, bo wernisaż tej wystawy, który miał miejsce pod koniec czerwca, wiązał się z takim dużym happeningiem. Otóż w centrum Białegostoku na placu zorganizowaliśmy otwarte warsztaty pieczenia chleba.
I chleb był tematem przewodnim całej wystawy. Chleb jako coś, co jednoczy i łączy. Tytuł tej wystawy to Spilno, co po białorusku znaczy wspólnie. Była to część takiego dużego projektu realizowanego przez miasto Białystok i UNICEF. Rdzeniem tej wystawy z kolei było ponad 20 zdjęć przedstawiających grupy ludzi. Wśród tych ludzi byli Ukraińcy, którzy przyjechali do Białegostoku po to, żeby schronić się przed wojną, i wybrani przez nich Polacy, którzy pomogli im najbardziej. Z kolei scenerią każdego zdjęcia były miejsca w dosłowny albo bardziej metaforyczny sposób związane właśnie z chlebem, naszym symbolem ciepła, domu, pokoju i pojednania. Ten projekt był bardzo trudny nie tyle ze względów warsztatowych, co ze względów humanistycznych, ludzkich, bowiem składał się nie tylko ze zdjęć, ale także z nagrań. Każda z tych osób dzieliła się z widzami swoją historią, którą można było usłyszeć skanując kod QR, który był pod każdym zdjęciem. I szczerze mówiąc, w tym wypadku chyba samo nagrywanie tych osób i edycja materiału dźwiękowego pochłonęły o wiele więcej emocji z mojej strony niż robienie samych zdjęć. Bardzo trudno jest siedzieć naprzeciwko człowieka, który opowiada o takich rzeczach, o których nie chcę teraz mówić, bo są zbyt straszne i przykre. I bardzo trudno jest przefiltrować przed siebie te emocje i z całą pewnością, gdyby nie część fotograficzna tego projektu, byłoby mi bardzo trudno te emocje oswoić. W końcu aparat, jak powiedział ktoś znany kiedyś w fotografii, nie pamiętam teraz kto, ochroni cię przed wszystkim oprócz kuli. I właśnie w tym projekcie aparat na pewno był taką moją tarczą, na szczęście tylko emocjonalną. Znowu udało ci się odpowiedzieć na pytanie, którego nie zdążyłam zadać, czyli na czym polegała trudność tego projektu. I a propos tych trudności, tak jeszcze sobie pomyślałam, czy jest jakieś zlecenie, którego byś się nie podjął z jakiegoś powodu? Ostatnio w ramach kampanii wyborczej miałem okazję sfotografować polityka, bardzo znanego polityka. Ze względu na moją ignorancję polityczną oczywiście, a zupełnie nie wiedziałam, kto to jest, i o jego przynależność partyjną zapytałem go dopiero po realizacji zdjęć, po to, żeby nie uprzedzać się zupełnie do tego i nie dyskryminować nikogo. Jak się okazało, ta osoba, która była bardzo miłym człowiekiem i z wielką przyjemnością mi się z nim pracowało, ma zupełnie przeciwne poglądy etyczne i polityczne do moich. Jednak uważam, że warto podjąć się każdego tematu, żeby nikogo nie dyskryminować. Nikt nie zasługuje na to, żeby nie dostać wyjątkowych zdjęć. Także chyba nie podjąłbym się żadnego tematu. Zastanawiam się, czy jakiś temat by mnie przeraził i dlatego bym się go nie podjął. Nie. Jeżeli coś mnie przeraziło, wtedy podjąłbym się tego w dwójnasób. To powiedz nam teraz proszę o swoich najbliższych planach fotograficznych. A to też dobre pytanie, które może być puentą tej krótkiej rozmowy, bowiem wrócimy do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Najnowsza wystawa, którą i najnowszy wernisaż, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa i Ciebie też, to druga odsłona projektu Superstarsi, realizowanego z podlaskim seniorem. I to taka historia, która w pewien sposób dla mnie była też antidotum na tę historię ukraińską i na te czarne emocje, które wtedy we mnie powstały. Sfotografowałem pary składające się z wnuczków i dziadków. I pomiędzy tymi osobami, na każdym z takich dyptyków, które będą osią tej wystawy, zachodzi pewna korelacja. Wnuczkowie robią coś dla dziadków, a dziadkowie robią coś dla wnuczków. Nie powiem ani tobie, ani państwu, co to jest, bowiem serdecznie zapraszam w samo południe, samo południe 20 października, wtedy będzie Dzień Seniora, do Opery i Filharmonii Podlaskiej. 20 o 12 w Operze. Z pewnością jeszcze będziemy o tym naszym słuchaczom przypominać. Wspaniale się słucha tego, jak opowiadasz o fotografii, także mam nadzieję, że to było dzisiaj nasze pierwsze spotkanie przy mikrofonie, ale nie ostatnie, ale wiem, że masz dzisiaj urodziny, dlatego chciałam ci złożyć najserdeczniejsze życzenia tych sukcesów fotograficznych, ale też osobistych życzę ci jak najwięcej. No i żebyś właśnie nie bał się podejmować żadnych fotograficznych wyzwań. Oby tak było, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dzisiaj kończę 47 lat.
I jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że więcej niż połowę tego czasu dane mi było spędzić z aparatem w garści. Dziękuję ci bardzo za to, że nas dzisiaj odwiedziłeś i podzieliłeś się swoją pasją, opowiedziałeś o swoich projektach. Dziękuję bardzo, niech moc będzie z państwem i z tobą. Moim i państwa gościem w studiu Radia Yard był Michał Heller, artysta, fotografik.